Thank you. First of all, that was great to see you guys get selected to your teams. I hope you guys are happy with the teams you're selected to. Sometimes it's, I've been fortunate to do a lot of these around Europe and the Middle East, and I know there's always a few teams that players and coaches love to get. Było was bardzo fajnie zobaczyć, biorąc udział w drafcie. Mam nadzieję, że każdy jest zadowolony z drużyny, którą wybrał. Miałem w swoim życiu przyjemność uczestniczyć w wielu takich draftach i wiem, że nie zawsze trenerzy mają swoje ulubione drużyny i nie zawsze są do końca zadowoleni z wybranej drużyny. I know a lot of people like to get Golden State or LA or New York, but it's also a chance for you, if maybe you were selected to a team, to bring them their first championship. Not everybody's won a championship yet, so just enjoy wearing the jersey. We hope you have fun doing that. Mam nadzieję, że jeżeli wybraliście drużynę, z której nie do końca jesteście zadowoleni, szczęśliwi, może będziecie mieć na tyle szczęścia, że doprowadzicie do zwycięstwa tej drużyny, tak? Naszych rozgrywkach. So, just to tell you a little bit about my background, for those of you who don't know, this is actually my 26th year working for the NBA. Trochę informacji o mnie. A to jest mój 26. Pracuję na NBA już 26 lat. I spent my first 16 years working for 5 different NBA teams. Moje 16 pierwszych lat spędziłem, pracowałem na 5 różnych drużyn NBA. So, and from those teams I worked for, I did everything from video coordinator, to scout, to player development coach, to assistant coach. Podczas pracy dla tych drużyn wykonywałem wiele różnych prac, od kierowania, nagrywania filmów, wideo, do bycia asystentem trenera, do prowadzenia drużyny. And I was fortunate enough to start in one of the best organizations, the San Antonio Spurs. A miałam na tyle szczęścia, że mogłem pracować na jednej z najlepszych organizacji dla San Antonio Spurs. Where I learned a lot about just the importance of family and being together and working as a team. Gdzie nauczyłem się wiele o pracy, o wspólnej pracy, o pracy w zespole, dużo o pracy, o bycia razem. As a team, but on the court, but also off the court, and really developing those relationships. So as coaches and with your teams, Zarówno na boisku i poza boiskiem, z drużyną, z trenerami, nawiązywanie relacji. It's important to pass on those values and things to your players as well. Ważne jest, że przekazanie przez was trenerów tych wartości waszym graczom. And then after San Antonio, I spent time in Denver, Portland, LA, and with the Cleveland Cavaliers. Pracowałem w takich drużynach jak Denver, Los Angeles, and Cleveland Cavaliers. And then I was fortunate enough after coaching, I decided when this opportunity came up to come to Europe and grow the game of basketball. Skorzystałem z możliwości, która się pojawiła, żeby przyjechać do Europy i tutaj rozwijać NBA, czy nie? I was really excited about the opportunity of the junior NBA leagues and really having a chance to give back to coaches and young players. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj rozpocząć pracę na terenie Europy w współpracy z trenerami. Because for me, growing up, I was able to play at basketball camps and whatnot and meet new friends. Kiedy dorastając, miałem możliwość uczestniczenia w różnych obozach basketbolowych, uczestniczenia w różnych zawodach. But the junior NBA allows kids now in your home countries or around Europe and around the world to meet up at times and develop those contacts and relationships. Junior NBA pozwala na spotkania, na wspólne spotkania nie tylko na terenie danego kraju, ale również w Europie, na dzielenie się doświadczeniami.
So I'm going to just, I think right after this there'll be a video which kind of represents the junior MBA and the MBA and the WMBA and what we want to deliver around the world and inspire youth to play and coaches. Teraz dożycie Państwo wideo, które prezentuje to, czym się zajmujemy. This is the NBA.